świata zbliżają się do końca, ale zanim poznamy triumfatora, przed nami półfinały. Jeden z nich już niebawem na naszej antenie, więc nie wyłączajcie Państwo odbiorników. Będzie się działo. Zapraszamy Państwa na relację z meczu, który za chwilę rozpocznie się na Lusail Stadium. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. To już ostatnia prosta przed finałem tego mundialu. Dziś poznamy jedną z drużyn, które w nim zagrają. Reprezentacja Anglii stanie do walki z Polską. Półfinał czas zacząć, a potem skończyć i awansować do ostatecznej walki o puchar. Ale tylko jedna z tych drużyn zagra w finale. Trzeba położyć wszystko na szali. Tu będą grali na 120% swoich możliwości. Kto będzie twardszy, silniejszy, sprytniejszy? Zobaczmy. Tak oto prezentuje się wyjściowy skład angielskiej kadry. W defensywie Kieran Trippier wystąpi razem z Kylem Walkerem po bokach, Jordan Henderson oraz Declan Rice. W pomocy w pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Harry Kane. Angielscy kibice przez wiele lat byli sceptyczni wobec swojej reprezentacji. Mieli dość ciągłych rozczarowań na arenie międzynarodowej. Ale widać było, że Mistrzostwa Świata w 2018 roku na nowo rozbudziły entuzjazm. Do tamtego turnieju po raz pierwszy od wielu lat podchodzili bez wielkich oczekiwań i zdołali dojść do półfinału, co uznano za spory sukces. Oto skład reprezentacji Polski. Zagrają chyba w ustawieniu 1-4-4-2. Z jednym wysuniętym i jednym cofniętym pomocnikiem. Takie ustawienie drugiej linii daje z jednej strony czytelne zadania poszczególnym zawodnikom w środku pola, ale i pozostawia sporą elastyczność. Nominalne wsparcie dla obrony może wzmocnić siłę ataku, a pomocnik... ustawiony tuż za plecami napastników, łatwo może wspomóc grę obrony. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. I co teraz? Zupełnie niezrozumiała decyzja. Dlaczego tak mocno uderzył? Zwłaszcza z takiej odległości. To mogła być łatwa bramka. Declan Rice, Mason Mount, Rice, doskonale rzucił tę piłkę. Prowadzi piłkę Harry Kane, pytanie co z nią teraz zrobi. Ładne minięcie, może być groźnie. Próba dośrodkowania w szesnastkę, ale czujny obrońca świetnie sobie poradził. Strata biało-czerwonych. Moim zdaniem to może być wyjątkowy dzień dla Masona Mounta. Jeśli trafi z formą, może zmienić losy spotkania. Teraz musi! Słupek! I na nieszczęście strzelca piłka opuszcza boisko. Tak niewiele zabrakło, to przecież równie dobrze mogło wpaść. Zieliński. Podanie do Bednarka. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. I czy będzie gol? Obija bramkę, ale piłka ciągle w grze. No, nieźle się zapowiadało, ale to już koniec. Mason Mount. Harry Kane. Kane otrzymuje teraz piłkę. Coraz lepiej to wygląda.
No i nic z tej dobrej akcji. Adresatem podania teraz Sterling. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Zieliński. Podanie do Zielińskiego. Próbuje teraz uderzać na bramkę. 1-0! Tak! Robią pierwszy mały krok w stronę finału. Tak czy owak, teraz ten mecz powinien nabrać rumieńców. Anglia zaczyna ze środka. Zobaczymy, czy stać ich na wyrównanie. Mount ma piłkę. Odzyskana piłka. Zobaczmy, co dalej. Polacy coraz bliżej bramki przeciwników. Zieliński! Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Na razie 2-0. Piłką Robert Lewandowski. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Lewandowski. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Phil Foden. Będzie groźnie. Co teraz robią Anglicy? Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Wysoki pressing, byle nie stracić piłki. A teraz zagranie do Kane'a. Teraz Foden. Podanie do Jordana Hendersona. Przewidział to zagranie. Pewnie chwyta piłkę. Dobre, prostopadłe zagranie piłki. Lewandowski, będzie groźnie. O, doskonała interwencja. Naprawdę, nie każdy by dał radę. Piotr Zieliński z rzutu rożnego. Dobrze wybija. Zmarnowany rzut rożny. Zieliński przyjmuje piłkę. Wspaniale teraz broni bramkarz. Naprawdę pokazał klasę. Nie, nie. Takim strzałem głową nie mógł go pokonać. Otóż to on dobrze wiedział, którędy to poleci. Łatwo obronił. Tracą piłkę teraz. Anglicy już gotowi do wznowienia gry z rzutu wolnego. Podaje do Fodena. Przy piłce Henderson. Widzowie domagają się strzału. Czy teraz złapią kontakt? Szczęsny! Ależ pięknie to zrobił! Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Bielik. Nie ma to jak uprzykrzyć życie rywalowi odbiorem blisko bramki. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Proszę Państwa, kolejny gol. A więc teraz prowadzą 3 bramkami. No cóż, drużyna przeciwna jest już chyba bez szans. Piłka w grze. Proszę Państwa, coś niesamowitego. Polska odjeżdża rywalom 3 trafieniami. Rice. I mamy teraz celne podanie.
Oj, to był książkowy odbiór piłki. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Matykasz. Zieliński przyjmuje piłkę. Pierwsza połowa meczu na stadionie Lusail jest już za nami. Zaczęli. Gra Polaków z pewnością może się dziś podobać. Rywale mają sporo do nadrobienia. Podanie do Zielińskiego. Robert Lewandowski! Dobra interwencja. Bardzo pewnie obronił strzał i co najważniejsze, nie odbił piłki pod nogi rywali. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Przydałoby się to jednak lepiej wybić. Pickford nie miał trudnego zadania. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Phil Foden! Nie pozwolił na oddanie strzału. Wysoki pressing i odbiór piłki, może być groźnie. No i mamy gola! Zobaczmy jeszcze raz ten błąd, który doprowadził do straty gola. W takich sytuacjach lepiej po prostu wykopać piłkę i nie ryzykować. Mamy więc 3 do 1. Bielik. Będzie groźna sytuacja dla Polski. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Rywale naciskają. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Dobry odbiór, ale po nim będzie rzut rożny. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Pewna, odważna interwencja, choć nie bez kłopotów. Sterling. Mogą teraz skontrować, mają dobre opcje. Piłka zagrana do Sterlinga. Dobre, skuteczne wejście. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Anglia odbiera piłkę. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to mądrze rozegrać. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. To musi wejść. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. To nie była dobra interwencja. Uwaga, mocny strzał! Gol! Co za bramka! Że też się zdecydował z takiej odległości na strzał! Tylko spójrzmy na to potężne uderzenie z daleka. Było trochę miejsca, moment nieuwagi rywala, no i proszę. Jednostronny strzelecki popis. Zupełnie jakby murawa była nachylona w stronę bramki rywali. Kieran Trippier. Podanie do Rice'a. Trent Alexander-Arnold. I Anglia traci posiadanie piłki. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik.
Alexander Arnold. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Powinni trochę szybciej wracać pod bramkę. No i nic z tej kontry nie będzie. No i trochę przysnęła obrona. Groźna strata, blisko własnej bramki. I jest! Trafia teraz! Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu. Zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. I po tej bramce jest 4-2. Atak pozycyjny. Kombinują, jak przedrzeć się w pole karne. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Oj, ale to teraz zawalił. Sytuacja sam na sam z bramkarzem. Powinien sobie poradzić. Atak buduje. Chciał uderzyć silnie, zapomniał o precyzji. Alexander Arnold. Oj, szkoda teraz tej akcji, ale jednak nic z niej nie będzie. Zieliński przyjmuje piłkę. Milik ma komu podać, którą opcję wybierze. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Mocno trzyma się na nogach. Czy da kibicom nadzieję? Tak! Znowu bramka! Odrabianie strat trwa! Jeszcze tylko jeden gol, końcówka meczu, ale tu nic nie jest jeszcze przesądzone. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Krychowiak. Blokuje tam dośrodkowanie. Takie dogranie z boku mogło być groźne. A więc rzut rożny. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz zdołają podwyższyć. Mało zaskakujący to był strzał. Mogło tu być groźniej. Dobre ustawienie zrobiło swoje i umożliwiło tak pewną interwencję. Rice. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Piłkę ma teraz Alexander Arnold. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Wychodzi na pozycję. Biało-czerwoni trafiają do siatki. Naprawdę nie wiem, jak opisać, co się teraz dzieje w polskim sektorze. Co za radość, co za moment. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga 2-1. To musiała paść bramka. Szalony mecz. 5-3. Podaje do Fodena. Podanie do Harry'ego Kane'a. 100% okazja! Tak! Co za końcówka, proszę Państwa! Teraz będziemy tu mieli emocje do ostatniego gwizdka. Koniec, proszę Państwa! Wielki moment w naszej piłkarskiej historii. Polska w finale! Losy tego półfinału ważyły się właściwie do ostatniej chwili. Przy takiej formie strzeleckiej obu zespołów nic nie było wykluczone, ale oto wygrywa... Zieliński,